Zasadzie Ekokreatywnej. I tradycyjnie proszę Was o subskrybowanie mojego kanału i o wciśnięcie sobie przycisku powiadomień, bo będzie dużo nowości. Filmy będą, myślę, teraz dosyć regularne, ciekawe, także mam nadzieję. Także zapraszam, kochani, oraz do polubienia filmu. Dzisiaj zapraszam Was serdecznie na hol lumpeksowy oraz zabieram Was do lumpeksu. I to będzie relacja oraz zakupy ze sklepu Joy. Jest to sklep, który akurat ten, który odwiedziłam, jest w Dobczycach. Natomiast ma też swoje filie w Gdowie, jest też w Skawinie i w Myślenicach. Także jeżeli jesteście gdzieś tam w tej okolicy, to możecie zajrzeć do tamtych filii, bo podejrzewam, że asortyment i ceny będą podobne jak tych rzeczy, które dzisiaj tu pokażę. No i słuchajcie, to jest bardzo mały sklepik, taki w centrum Wieliczki, ale trochę ukryty. Trzeba wejść jakby w taki... takie zabudowania ryneczkowe, nie wiem jak to powiedzieć, takie jakby targowisko murowane. No i na takim placyku znajduje się ten sklep. Zobaczcie, jak tam dochodzę i zobaczcie w ogóle relacje, to co tam dla Was nagrałam w tym sklepie. No i to co tutaj widzicie, to jest wyprzedaż po 2 zł, jak widać na szybie. No i tym razem właśnie trafiłam na taką całkowitą wyprzedaż i o dziwo, były fajne rzeczy, ale to pomalutku. Wejdźmy sobie do sklepu, zobaczcie, jak tam właśnie oglądamy różne rzeczy. Tak ogólnie najpierw widać, że jest to mały sklep, bo wiecie co, w czasie wyprzedaży tam jest tylko ta jedna sala czynna, w drugiej sali przygotowuje się w tym czasie nowy towar. Więc można tylko skorzystać z tej sali, za to wszystkie rzeczy są wymieszane, powrzucane do boksów. Też są rzeczy na wieszakach, nie wszystko jest wrzucone, ale takie rzeczy powiedzmy z wagi, czy jakieś mniej w cudzysłowie prestiżowe, powiedzmy są wrzucone do tych boksów. No i powiem Wam, że całkiem podobało mi się ta wyprzedaż, bo naprawdę jak na taką ostateczną wyprzedaż to były super rzeczy i było z czego wybierać, co ciekawe. Także zobaczcie już teraz, jak sobie tam oglądam jakieś wieszaczki, oglądam jakieś jeszcze ciuszki, które były na tych wieszakach, przeglądałam właśnie też te boksy, przeglądałam też trochę butów, trochę torebek, ale już z tych rzeczy akurat nic ciekawego nie zostało. No i trafiłam na przepiękny płaszcz, ale to za chwilę Wam opowiem, już w relacji jakby z zakupów. Natomiast zobaczcie tu przebitki z garderoby, no i przebieram się z przebieralni, może bardziej. Przebieram się tam w taką lnianą bluzę, jakby taką kurtko-bluzę, jednak stwierdziłam, że mimo wszystko ta bluza troszkę jest za duża na mnie. No, nie było to nic, co mogłabym faktycznie nosić. Później oglądam tam też swetry bardzo fajne. Jeden sweter, ten, w którym teraz jestem i który zaraz zobaczycie w zakupach, naprawdę fajny, mi się spodobał taki na sweter, taki domowy. Był też sweter z wełny. Mierzę tam też taki krótki sweterek wiązany z super włókien, ale to wszystko Wam za chwilę też opowiem. Tutaj tylko takie krótkie przebiteczki. Możecie zobaczyć, co tam sobie wkładałam, co tam sobie przymierzałam. Mierzę też i koszulę taką z jedwabiem, całkiem fajną, i to będzie koszula nie dla mnie. Być może też ją włożę do jakichś stylówek, ale generalnie przewidziałam ją dla kogoś innego. No i właściwie to by było na tyle, jak chodzi o tą wyprzedaż. No i kochani, oczywiście, że pokażę Wam teraz, co było na nowym towarze, jak było na nowym towarze i opowiem Wam trochę o innych cenach, o tych nowych cenach. A już teraz zapraszam Was na tą relację, a dalszy ciąg, czyli zakupy już po tej relacji i zobaczycie, co faktycznie kupiłam, co kupiłam na nowym towarze, jak to wygląda, bo też będę robić z tym stylówki. Hejka kochani, jadę właśnie do lumpeksu, no i dzisiaj jadę do Dobczyc, do takiego lumpeksu pod tytułem Joy. Już drugi raz, bo nagrałam dwie części, bo byłam na wyprzedaży w tym Joyu. I teraz jadę na nowy towar. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. Także już się nie mogę doczekać. To jest mały sklepik, jak widzieliście już w pierwszej części filmu, ale fajny, podoba mi się. Myślę, że będzie fajny towar. Pani mówiła, że warto będzie przyjść, więc zaraz się, kochani, przekonamy.
No i popatrzcie, tutaj wchodzę do sklepu, no i widać tam, że jest nowy towar, rzeczy są wystawione takie porządne na zewnątrz, no ale w środku, no jak to wygląda w środku, zobaczcie, są dwie sale, no wtedy na wyprzedaży była czynna jedna, więc sam nie wiedziałam, jak wygląda, ale teraz widać, że rzeczy z wagi oraz różne pościele, materiały, takie tego typu rzeczy są właśnie w tej drugiej sali. No i całkiem fajne rzeczy tam były, powiem Wam. Zaraz zobaczycie, bo jestem bardzo zadowolona z tych zakupów i powiem Wam, że bardzo są też sympatyczne te panie, bardzo są pomocne. Pytały mnie, czego szukam, widząc, że szukam jakichś konkretnych rzeczy, bo byłam teraz z taką specyficzną intencją na tych zakupach, no to pomagały mi tam znaleźć podobne, albo przynosiły mi rzeczy, które były z tej kategorii i super, bo rzeczywiście kilka z tych rzeczy kupiłam, czyli to naprawdę, naprawdę fajnie zadziałało i działa. Także zachęcam Was, bo obsługa w tym sklepie jest naprawdę przemiła, panie są naprawdę też sympatyczne, mimo że rzeczywiście nowy towar, no to są wyższe ceny i to jest według mnie taki, no troszkę już z wyższymi cenami lupek, jak chodzi o nowy towar. No to naprawdę warto, bo można zrobić fajne zakupy i w miłej atmosferze. No i zobaczcie, też tam są przymierzalnie oczywiście. Tutaj trochę rzeczy oglądałam, ale już nie będę Was tak zanudzać tym sklepem, jakby samymi zdjęciami z tego sklepu, no bo wiadomo, że sklep jak sklep, widać jak wygląda. Tak samo podobnie wyglądał na wyprzedaży, więc tu się wiele nie zmieniło. Natomiast zobaczcie sobie, co tutaj mierzę. No, tym razem wybierałam głównie rzeczy takie sportowe, bo szukałam bielizny sportowej właśnie na narty, na wycieczki. Mam jedną taką jedwabną wełnianą koszulkę, ale ona jest taka troszeczkę bardziej elegancka, jest fajna pod swetry, więc trochę mi jej szkoda było do takiego celu sportowego. No i szukałam, no i rzeczywiście znalazłam takie rzeczy. No nie są to najniższe ceny, ale są porządne rzeczy. Tutaj pokażę Wam, najpierw mierzę taki komplet. Komplet taki różowy, takie leginsy z wełny, 100% wełna. I tak samo koszulka też 100% wełna. I ta koszulka była, kochani, z wagi. I zaraz zobaczycie ją też w wynikach. No ale tutaj tak poglądowo zobaczcie, jak to wygląda. Ja to przymierzyłam oczywiście, te leginsy i tą koszulkę. Sorry, że tutaj tak się eksponuję w tym trochę, no ale przymierzyłam to na moją bieliznę i na moje rajstopy, więc w porządku. Rozmiarowo było wszystko dobrze, koszulka jest minimalnie luźna, no ale jest ok, bo koszulka była z wagi, więc niedroga w stosunku do tych cen nowych, do tych cen wycenionych. No i później mierzę też taki komplet. Bardzo, bardzo fajny, też ze 100% wełny i nie wiem, czy to jest piżama, czy to jest bielizna termiczna, może to być chyba to i to, w takie troszkę jakby świąteczne wzory, ale mi to zupełnie nie przeszkadza, bo ja planowałam to jako piżamę tym razem, bo wiecie, mam tą jedwabną z silki, ale też chciałam mieć taką ciepłą piżamę, bo u mnie w nocy potrafi być dosyć chłodno i muszę raczej w zimie spać w takich ciepłych rzeczach. No i to jest przemilusieńka, w ogóle absolutnie nie gryząca, taka delikatniusieńka wełna. No i tutaj to mierzę. I później na to jeszcze taki piękny, oversize'owy swetro pelerynę ze super składem na to. No i mega. No i też mierzyłam fajną tunikę z jedwabiu, także naprawdę było co oglądać, było co kupować. Jestem bardzo zadowolona i zaraz przejdziemy już do stylówek i do moich konkretnie już zakupów. No i moi drodzy, jestem mega zadowolona z tych zakupów, bo po pierwsze wyprzedaż to było tak tanio, no po 2 złote to naprawdę jest już taka ekstremalna wyprzedaż. No i naprawdę były super rzeczy, zaraz Wam to pokażę. Po drugie, na nowym towarze znalazłam dokładnie to, czego szukałam, a nawet więcej. Ostatnio troszkę byłam aktywna na Vinted i wiecie, że sprzedawałam trochę rzeczy na Vinted, trochę więcej niż zwykle. No i dlatego te środki przeznaczam na, jakby na nowe ciuchy, czyli to jest taki trochę mój recykling. Odpuszczam pewne rzeczy, które już mniej noszę, które może komuś się bardziej przydadzą, no a wiecie, a kupuję rzeczy, które chcę i Wam pokazać, i które będą super dla mnie, albo dla moich znajomych, bliskich, przyjaciół i tak dalej. Czasem kupuję też coś, co wystawię na Vinted, jeżeli to jest jakaś super okazja.
No, ale generalnie są to raczej rzeczy dla mnie. No jestem bardzo zadowolona, bo naprawdę polowałam na takie rzeczy. Zacznę od tych rzeczy z wyprzedaży, bo już widzieliście też oczywiście je w przebitkach. No ale chcę Wam pokazać teraz, jak to naprawdę wygląda. No i mam tą bluzę na sobie i to jest bluza niestety w połowie sztuczna, ale część właśnie włókna, jest to wiskoza, więc spoko. Stwierdziłam, że potrzebuję tą bluzę po domu po prostu, bo wiecie co, ja lubię nosić jasne rzeczy po domu, lubię rzeczy oversize'owe, wygodne, no i stwierdziłam, że ponieważ i tak nie noszę tego na gołe ciało, tylko na jakąś podkoszulkę i to najczęściej właśnie jedwabną, jakąś naturalną, no to nie będzie to taki problem, że tam jest połowa tego włókna sztucznego. No i zobaczcie, to jest taki szenil ze złotą nitką właśnie. To jest trochę śmieszne, bo to jest rzecz po domu, a ma złotą nitkę, ale ma bardzo fajny kolor i jest taka właśnie fajna, oversize'owa, mega wygodne to jest, więc naprawdę na taką naturalną koszulkę to jest super zakup. I zobaczcie, ma też taki duży, duży kaptur. Fajna włoska firma i uważam, że to do leggingsów na przykład jest super zakup. I zapłaciłam za to 2 zł, więc w ogóle to jest śmiech. No i jednak, gdyby to było całkiem sztuczne, to bym tego nie kupiła, nawet mimo tych 2 zł. Ale wiecie co, jednak częściowo wiskozowy ciuch, to już jest okej, to już nie jest tak źle. No i tak jak mówię, to jest taki mój ciuszek po domu, z którego się bardzo, bardzo cieszę, bo mi się w ogóle bardzo podoba taka luźna, taka relaksowa forma tego ciucha. Można by to też nosić na zewnątrz, ale ja właśnie poluję na takie rzeczy po domu, bo po prostu kocham takie rzeczy nosić po domu. To jest super po prostu dla mnie. Jest mi w tym bardzo wygodnie, komfortowo i to jest bardzo miłe poza tym. Nawet jak dotąd mam powiedzmy koszulkę czy z krótkim rękawkiem, a tutaj mam już rękawy same, to też jest tak miłe w dotyku, że nawet bardzo nie przeszkadza mi fakt, że to jest sztuczne częściowo. No, w każdym razie ciekawa jestem bardzo Waszej opinii. Mnie się to bardzo, bardzo podoba. Za 2 złote super rzecz. Kolejna rzecz za 2 złote. Nie wzięłam w końcu tego płaszcza, tam Wam mówiłam, bo był za duży. No i kupiłam przepiękny sweter z wełny. To jest czysta wełna, firma Object i to jest bardzo fajna marka, superowa. Ten sweter znowu jest taki raczej z tych bardziej gryzących, ale właśnie to jest też sweter, który będę nosić na wełnianą podkoszulkę albo na jedwabną podkoszulkę, ale jest mega, mega super, bardzo mi się podoba. No i oczywiście pokazuję Wam tu przebiteczki, jak wyglądam w tych ciuchach. Zobaczcie, jaki piękny splot, jaki piękny kolor i on jest jak nówka. Naprawdę jest jak nówka. Jest po prostu, jestem mega zadowolona z tego swetra. Fajny, taki nowoczesny kształt, bardzo prosty, bardzo minimalistyczny. No i uważam, że to jest świetny zakup. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona z tego, z obydwu tych swetrów. A że ten jest z wełny, no to jeszcze bardziej, bo w tym swetrze normalnie będę sobie chodzić do pracy i tak dalej. No naprawdę, naprawdę uważam, że super. Piszcie, co myślicie o tym. Sweter z wełny za 2 złote, naprawdę, jeszcze z takimi obniżonymi rękawami modnymi, lekko oversize'owy. Jestem zachwycona tym swetrem, słuchajcie. 2 złote. W ogóle dalej jestem w szoku, że takie rzeczy za 2 złote jeszcze są. Kolejna rzecz za 2 złote to jest właśnie też z wełną i z moherem. Bardzo mięciutkie bolerko w takim bardzo ładnym kolorze, ciepłym kolorze brązu. I to bolerko, może nazwać to bolerkiem, taka narzutka wiązana w pasie. Coś takiego bardzo lubię nosić do sukienek albo nawet i do spodni, jeżeli mam jakąś koszulę i to jest taki ocieplacz jakby dla mnie, więc naprawdę super zakup. Ja się też bardzo z tego cieszę i to jest też fajna marka. Zobaczcie tu nametki, marka Nu, taka troszkę designerska, Stuff Woman. To jest XL-ka, ale wiecie co, takie coś, to się wiąże, można zawiązać w pasie, można przewiązać sobie luźno i to nie ma tam znaczenia dużo, jaki to ma rozmiar, prawda? To nie musi być takie mega, mega obcisłe, bo i tak jest krótkie. No i teraz wchodzą w modę te krótkie swetry, z powrotem jakby. No już to chwilę trwa, ale wchodzą. I jestem też bardzo zadowolona. No i za 2 złote świetny skład w ogóle. Świetna firma, świetny skład, piękny kolor. No i jeszcze jedna rzecz, którą kupiłam w tym sklepie, to Wam pokażę, nie mam jej tu, ale ten płaszcz, o którym Wam tam mówiłam, dla mojego taty. Przepiękny płaszcz z wełny, z kaszmirem. Tam był jakiś mały dodatek sztucznego w tym płaszczu, ale zobaczcie, jakie to jest piękne. Granatowy, długi płaszcz włoski. Naprawdę mega, mega fajny. Z pasem.
paskiem i w ogóle taki elegancki dla takiego pana, jak mój tata, eleganckiego pana reżysera, no uważam, że wygląda w tym rewelacyjnie. Zobaczcie, takie tutaj krótkie przerywniki, zdjęcia i nagranie, jak on właśnie wygląda w tym płaszczu. Mnie się bardzo podoba. No i za 2 złote, serio, ten płaszcz kosztował tylko 2 złote. Wełna z kaszmirem, jest w idealnym stanie, tam nie jest nic przedarte, nie brakowało guzików, nic, po prostu, i nawet nie był brudny. Ten płaszcz po prostu jakby ktoś, nie wiem, włożył 2 razy i wisiał w szafie i potem go po prostu oddał. Naprawdę przepiękny płaszcz. Jestem bardzo, bardzo zadowolona, że udało mi się coś takiego upolować. No i teraz, moi drodzy, te zakupy z nowego towaru. No i powiem Wam, że ceny nie są aż takie tanie. Wagowe rzeczy jeszcze są do przyjęcia. Przykładowo, nowy towar na wagę. Kupiłam torebkę i kosztowała mi ona dyszkę. Naprawdę kosztowała tylko dyszkę. Tutaj jakby nie ma sensu jej za bardzo stylizować. No mogę Wam pokazać, jak wyglądam z tą torebką. Torebka skórzana. Bardzo taka fajna, nowoczesna i ona jest w formie takiego jakby dużego portfela. Zobaczcie, to się tak otwiera i są 3 przegródki. Właśnie taka jakby portfelowa, w ogóle to jest Bianco Gear, więc spoko. Tutaj jest jakby taka portfelowa na karty, przedziałka, środkowa, nie wiem, czy to będzie na przykład na telefon, może na telefon. Nie wiem, czy mi się zmieści, ale można dać tu klucze czy cokolwiek. I tutaj jest druga taka z przegródką, może na kosmetyki będzie jakieś. Super torebka, taka podręczna właśnie na zakupy, jak się idzie. I wiecie, co mnie przekonało też do tej torebki, bo jest w idealnym stanie, zobaczcie. Jest super, ma odpinany pasek, jest naprawdę dobrej jakości. Tu się odpina ten pasek, tak, w ten sposób, że trzeba nacisnąć. No nie będę go odpinać, albo nie, odepnę jednak. Odepnę go jednak z jednej strony. Wiecie co, przekonało mnie to, bo nie mam takiej prostej czarnej torebki, bez koloru, żeby nie była jakaś błyszcząca, jakaś twarda, sztywna, tylko takie coś właśnie na zakupy, bo zobaczcie, co ja robię. Ja taką torebkę sobie okręcam wokół pasa i przypinam jeszcze raz tutaj. O! No i właśnie, i wtedy to jest po prostu rewelacyjna rzecz na zakupy. Można to tak turystycznie nosić, nie przeszkadza, nie okręca się to nigdzie. O, widzicie? Tak to wygląda. I tu się wszystko mieści. Telefon, pieniądze, karty, zakupy, Boże, pieniądze, karty, kosmetyki. I naprawdę jest w idealnym stanie. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tej torebki. To jest mega praktyczna rzecz i na wakacje, i na wyjazdy jakieś, i po prostu tak normalnie, bo ja też jak idę gdzieś do sklepu, to nie biorę tej dużej torby na przykład, którą mam w pracy, tylko przekładam sobie portfelik i telefon i wtedy biegnę na zakupy, tak jak na przykład do Lumpeksu. No, 10 zł kosztowała ta torebka, no i ma też regulowany ten pasek, więc jakbym chciała krótszy na przykład do przewieszenia, to można go też wyregulować i skrócić. Super rzecz. Także to było niedrogie. Także te zwagi rzeczy faktycznie się opłaca kupić, jeżeli nie ważą jakoś bardzo, bardzo dużo. No i kolejna rzecz, zwagi to już widzieliście też w przebitce. To jest taka koszulka z wełny. Naturalna 100% wełna. Ona ma mikrodziurkę na rękawie. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. O, to była lewa strona, sorry. Naprawdę piękna koszulka, 100% wełna i to jest taki active wear, wiecie, taka koszulka do sportu, czy do biegania, czy na narty pod spód. Ma taką mikrodziurę tutaj, tak jakby popruła się nitka, z którą jest zszyta, ale to nie jest żaden taki defekt, który by się 2 ruchami nitki nie dało naprawić. Jestem mega zadowolona, bo takie rzeczy są, wiecie, bardzo drogie. Takie koszulki, zestawy, na przykład leginsy z koszulką potrafią kosztować kilka stówek, więc dyszkę, którą zapłaciłam za tą koszulkę z wagi, przez to, że ma tą mikrodziurkę, no to jest nic po prostu, bo nawet z 200 zł, nawet więcej potrafią te wełniane ciuchy sportowe kosztować. No i do tego widzieliście mnie w tych leginsach. Nie będę się już w to specjalnie ubierać, bo widzieliście w przebitkę z garderoby. No i to już było z nowego towaru, ale kupiłam sobie to do kompletu. To będzie mój strój narciarski, pod, wiecie, pod kombinezon czy pod ciuchy narciarskie, takie zewnętrzne. No i to jest 36 Wika... Boże, ciężko przeczytać nazwę, sorry. O, tu jest.
Vika Fjell. Jakaś norweska, duńska firma narciarska, taka sportowa. Nawet są tu góry tak narysowane, więc to jest po prostu ciuch narciarski. No i kosztował mnie 18 zł, więc też jak za taki ciuch, to jest naprawdę bardzo, bardzo tanio. W życiu nie kupicie tego w sklepie za tą cenę, bo tak jak mówię, te ciuchy kosztują po kilkaset złotych z wełny. Nie te z tego sztucznego, takie wiecie, sportowe, tylko te właśnie z wełny. Prawdziwa 100% wełna. No i moim zdaniem to jest mega zestaw. W sumie za niecałe 30 zł kupiłam cały taki zestawik na narty. Także super. No i teraz znowu będą ciuchy właśnie te sportowe dalej. Kolejna rzecz to jest koszulka dla mnie znowu. To jest idealny rozmiar i też kosztowała dwie dyszki ta koszulka. Nie też, tylko kosztowała dwie dyszki, bo jest wycenione. To jest znowu 100% wełna. Jestem bardzo zadowolona z tej bielizny termicznej, bo to są bardzo, no tak jak mówię, no to są naprawdę wysokie ceny, a to są rzeczy zupełnie niezniszczone. Ta koszulka jest tak jakby nowa, tylko ze zdjętą metką i w dodatku zobaczcie, ma tutaj takie koronki na końcu, czyli to jest już taka elegantsza bluzka termiczna. Można nawet ją nosić jako taki podkoszulek, bo to bardzo ładnie wygląda, to jest świetnie uszyte. To jest naprawdę eleganckie, proste i normalnie mogę to nosić jako koszulkę, nie tylko pod spód, ale też po prostu sobie to do jeansów czy do jakiejś spódnicy jako koszulę. Tylko ona jest jeszcze obrana, więc wiecie, trzeba ją jeszcze o nią zadbać trochę, ale jest mega po prostu, jest naprawdę superowa i dwie dyszki, to naprawdę jest mało za to. Więc w ogóle te zakupy, wydałam co prawda wszystkie pieniądze, które zarobiłam na Vinted, ale za to te zakupy są po prostu wow, zaraz zobaczycie. Tak, za jedną taką koszulkę bym zapłaciła 200 zł, tyle co za wszystkie te rzeczy tutaj, które widzicie dzisiaj w ogóle. No i teraz znowu zestaw z wełny. Ja nie wiem, jak to się stało, że za jednym razem znalazłam tyle rzeczy z wełny. W ogóle to jest z Cubusa. To są takie leginsy, też 100% wełna z Cubusa i kosztowały 25 zł, około 26 zł, tak? To jest L-ka, ale wiecie co? Ja chciałam takie luźniejsze, bo ja to będę nosić jako piżamę. Widzieliście tam w przymierzalni, ale zobaczcie też tu przebitkę. To będzie moja piżama, bo to jest troszkę za luźne na taką sportową bieliznę. No i to są takie spodenki z wyższym stanem. Mogę to też sobie nosić, wiecie, w zimie czy w święta po domu, do bluzy, jako leginsy. Takim świątecznym motywem, ale one są trochę transparentne. Co prawda na skórze tego nie widać, więc mi to nie przeszkadza i to nie jest ciuch, w którym będę gdzieś łazić, wiecie, na zewnątrz. Jest super, bardzo fajny wzorek, świąteczny taki, ale w ogóle nie musi być tylko świąteczny, może być po prostu taki zimowy. No i koszulka jest mniejsza, jest S-ka na szczęście, taka mała, fajna, to jest wszystko nowe, słuchajcie, naprawdę. I ten komplet cały kosztował mnie 5 dyszek. 50 zł za komplet, który na pewno kosztuje z 300 jak nic, bo to jest właśnie tak jak mówię, wełna. Także no też jestem zachwycona tymi zakupami. Sama bielizna termiczna praktycznie, chociaż nie, teraz Wam jeszcze pokażę dwie rzeczy, które kupiłam oprócz bielizny termicznej. Przecudowny sweter, też ponad 3 dychy kosztował, 35 zł. Także no, to była droga rzecz. Droga jak na lumpeks, bo jak na swoją jakość, to jest w ogóle nic. Badiali, włoska marka. To jest taki oversize'owy sweter w takim jasno-beżowym kolorze, taka kawa z mleczkiem, w takim bardzo oversize'owym kroju, jakby takiej pelerynki z golfem. Wiecie co, to jest cudowne, to jest takie fajne, że jak to wziąłem do ręki, to mówię, nie, to będzie moje na 100%, bo właśnie to jest coś, co ja kocham nosić w domu. Na przykład na taką piżamkę czy bieliznę, coś takiego i sobie oglądamy filmik, albo robimy sobie jakieś fajne rzeczy swoje w domu. Składam filmiki dla Was, dla siebie też. Kochani, no i teraz uwaga, uwaga, 35 zł, ale 50, przepraszam, 65% kaszmir. Nie, sorry, jednak 55%. Wiecie co, tutaj jest taki dziwny druk, sorry. Druk jest taki, że nie wiadomo, czy to jest szóstka czy piątka. 55% kaszmir, 30% wełna i 15% jedwab.
włoski sweter. No jest to boskie, naprawdę jest to boskie, dałabym nawet więcej za ten sweter, bo jakby był w sklepie nawet za stówkę, to na wyprzedaży to też bym go pewnie kupiła, bo kocham takie coś. I wiecie co, myślę, że można to też nosić jako taką narzutkę na przykład jakąś bluzkę i dżinsy, albo na jakieś inne spodnie, normalnie takie wyjściowe, bo to jest przepiękne. Zobaczcie z bliska. No i oczywiście zobaczcie w stylówce. To jest cudowne. Jestem mega zachwycona tymi zakupami. Widzicie, że jestem w skowronkach, bo naprawdę dawno nie zrobiłam aż tak fajnych zakupów. Co prawda, na te zakupy trochę wydałam tym razem, no ale w końcu pozbyłam się trochę rzeczy na Vinted, więc zrobiła się miejsce na nowe. No a teraz ostatnia dziś rzecz, przedostatnia dziś rzecz, ostatnie ubranie dziś. Tunika, taka ogromna tunika z jedwabiu, zobaczcie. Pięknie, piękny wzór, taki malowany jakby na jedwabiu, to jest 100% jedwab. Kasz by Szchilanowic. Jakiś design to jest, nie znam, ale jakaś designerska firma i to jest w przepięknych kolorach. To będzie oczywiście coś, co będę nosić po domu, bo ja kocham takie, jak już wiecie, oversize, tylko że to będzie na lato. To jest jakby sukienka taka bardzo, bardzo luźna i kosztowało mnie to 6 zł, bo to było na wagę i to jest bardzo leciutkie. A było na wagę pewnie do tego, że tu gdzieś jest taka jakby mikro odbarwienie, ale myślę, że to nawet nie jest może odbarwienie. Zobaczymy po praniu, bo to jest niewyprane jeszcze. Ale jest to mega, jest to przepiękne, no i za tak tanio, no to w ogóle cudowne. Naprawdę cudowne. Jestem szczęśliwa z tego ciuszka. Piszcie, co sądzicie. Dla mnie to jest właśnie takie fajne oversize'owe. Można oczywiście to włożyć z paskiem, ale ja to będę podobno nosić jako taką luźną tunikę, sukienkę w lecie albo na wiosnę. No i super. Można oczywiście też to do leggingsów wystylizować jakoś fajnie, do jakiejś asystycznej torby i też będzie to super, super stylowa na zewnątrz. Ale jakby bez leggingsów tak samo w sobie, no to po domu będę to nosić. No i kochani, ostatnia rzecz, to jest rzecz do domu. No i za tą rzecz trochę się targowałam, bo ma takie mikro zaciągnięcia, które oczywiście sobie jakoś tam spróbuję naprawić. To jest rzecz, która mnie kosztowała 25 zł, to jest narzuta. Narzuta vintage i zobaczcie, jakie ma cudowne kolory. O Jezus, nie ta strona. Chyba lewa strona. Okej. Zobaczcie, no to są kolory idealnie do mojej sypialni, bo jak widzieliście w filmikach poprzednich, ja mam właśnie takie różowe i turkusowe odcienie w sypialni i taki romantyczny angielski styl. No i to jest taka narzuta typowo vintage z wiskozy, bo ja to widzę po dotyku. No przepięknych kolorach, naprawdę, ta narzuta ma takie jakby elementy starogreckie na sobie, jakieś takie postaci, jakieś winobranie, nie wiem, co to do końca jest, czy coś włoskiego, może to jest jakiś motyw. W każdym razie jest przecudowna, pokażę Wam jakąś przebitkę, jak to leży na łóżku już, tak tylko narzucone chwilowo, ale no jest to fajna zdobycz, naprawdę fajna zdobycz z wagi. No i troszkę to ważyło, no bo to jest wiskoza taka dosyć ciężka, taka troszkę tkana, ale jak widzicie, nie na tyle ciężka, że jest to, mi to sprawia kłopot trzymanie jej. Kochani, no i to już są wszystkie zakupy, no i przyznacie, że fajny asortyment jest w tym Joy. Jeżeli mieszkacie czy w Skawinie, czy w Gdowie, czy w Myślenicach, to tam też są te sklepy i możecie zajrzeć, no albo w Dobczycach, do tego sklepu, w którym ja byłam. No tak jak widzicie, fajny asortyment, żeby sobie pójść na nowy towar, jeśli szukacie ekstra perełek, no ale na wyprzedaży też można kupić świetne rzeczy, także zachęcam Was bardzo serdecznie i już Was zapraszam na kolejny filmik. Będzie to haul lumpeksowy z prezentacją ekofirmy. To będzie prezentacja, w której będzie też prezent i rozdanie dla Was, także bardzo Was już zachęcam do zobaczenia kolejnego filmu. Myślę, że też będzie fajny. No i potem będą już stylówki na wielkich projektantów. Także po moim ostatnim filmie dotyczącym śmiesznych trendów, teraz będą już te ekstra piękne trendy i postaram się zrobić dla Was fajne stylówy second hand w stylu właśnie projektantów i kolekcji na ten rok. Kochani, dziękuję za uwagę i jeszcze raz proszę o zasubskrybowanie kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pozdrawiam Wolka.